Założyłeś konto w systemie BaseLinker i co dalej? Na tym etapie najważniejszym pytaniem jest to, gdzie chcesz, aby był Twój wirtualny magazyn. Magazyn ze stanami magazynowymi oraz cenami. Miejsce, skąd będziesz te informacje przesyłał dalej. W tym filmie omówię scenariusze, które są możliwe do realizacji dzięki systemowi BaseLinker. Pierwszy scenariusz zakłada korzystanie z magazynu w systemie Baselinker. Tutaj będziesz trzymał swoje produkty, ponieważ chcesz korzystać z wielu możliwości i funkcji, jakie daje właśnie nasz magazyn. Produkty w magazynie Baselinker możesz dodać na wiele sposobów, o czym będzie mowa w filmie o imporcie produktów. Niezależnie jednak od tego, w jaki sposób dodasz produkty do magazynu Baselinker, będziesz mógł w tym właśnie magazynie korzystać z wielu pomocnych rozwiązań, takich jak inwentaryzacja, narzędzie dostaw, tworzenie zestawów magazynowych, generowanie dokumentów magazynowych, czy chociażby synchronizację stanów i cen do dowolnego konta Marketplace oraz sklepu. Dzięki wykorzystaniu magazynu w systemie Baselinger stany magazynowe mogą być przekazywane do dowolnego konta Marketplace, do Allegro, Early, Empik, Amazon, eBay i wielu innych. Możesz bezpośrednio z naszego magazynu wystawiać produkty jako oferty na każdym z tych właśnie kont Marketplace. Możesz to robić zbiorczo, wystawiając jednocześnie nawet wiele ofert. Stany magazynowe mogą być również przesyłane do Twojego sklepu, a nawet kilku sklepów. Możesz oczywiście jednocześnie synchronizować stany oraz ceny zarówno do kont Marketplace, jak i sklepów internetowych. Wtedy BaseLinker jest Twoim centrum dowodzenia. To tutaj zmieniasz stany, a one w wybranym przez Ciebie czasie, w każdej z integracji, zmieniają się w docelowym miejscu. Kolejnym scenariuszem jest magazyn główny w Twoim sklepie internetowym. Jeżeli to właśnie w sklepie chcesz dodawać nowe produkty i tam zmieniać stany magazynowe, tak aby były one przesyłane do innych miejsc, np. do kąt Marketplace, to możesz ustawić magazyn właśnie sklepu jako Twój główny magazyn w systemie BaseLinker. Po podłączeniu integracji sklepu, Twoje produkty mogą być zaimportowane do katalogu systemu BaseLinker, a następnie wystawione jako oferty. Albo wystawione bezpośrednio ze sklepu na koncie Marketplace. BaseLinker widzi magazyn sklepu cały czas po podłączeniu integracji, dzięki czemu możemy w locie wystawiać produkty, które mamy w sklepie. Już wystawione oferty, które importujesz do systemu BaseLinker, możesz oczywiście również powiązać ze swoim sklepem. Niezależnie na jaki krok się zdecydujesz, możesz synchronizować stany magazynowe ze sklepu do katalogu BaseLinker po wcześniejszym imporcie produktów ze sklepu. Albo bezpośrednio po powiązanych ofertach na kontach Marketplace. Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość synchronizacji stanów magazynowych między dwoma sklepami. Po podłączeniu integracji dwóch sklepów możesz przesyłać stany magazynowe oraz ceny między nimi, ponieważ sklep może mieć uruchomioną synchronizację w dwóch kierunkach: ze sklepu albo do sklepu. Pamiętaj jednak, że taki scenariusz wymaga importu produktów ze sklepu do katalogu BaseLinker. Wtedy stany magazynowe są pobierane ze sklepu głównego do systemu BaseLinker, a drugi sklep pobiera te stany z katalogu produktów w BaseLinker. Jeżeli sprzedajesz w systemie dropshippingowym, to możesz korzystać z magazynu hurtowni. Po podłączeniu integracji wybranej hurtowni, możesz zaimportować produkty z tej hurtowni do katalogu na swoim koncie BaseLinker albo w locie pobrać produkty bezpośrednio z magazynu hurtowni i wystawić te produkty na dowolnym koncie Marketplace hurtownia podobnie jak sklep jest cały czas połączona integracją dzięki czemu widoczna jest jako osobny magazyn W każdej hurtowni podobnie jak w sklepie możesz synchronizować stany magazynowe oraz ceny w wybranym czasie Ostatnim scenariuszem jest magazyn w systemie ERP W tym scenariuszu bardzo ważną rolę odgrywa integrator czyli program który łączy ze sobą Basingera z systemem ERP Program ten odpowiada za synchronizację stanów magazynowych oraz cen, tak samo jak za import zamówień z BaseLinkera do systemu ERP. W wielu przypadkach program również tworzy dokumenty magazynowe. Integrator może utworzyć w systemie BaseLinker magazyn produktów na podstawie produktów, które są obecnie w systemie ERP. Po utworzeniu katalogu możemy wtedy powiązać istniejące oferty na kontach marketplace oraz produkty w sklepie z naszą bazą produktową. Stany magazynowe oraz ceny są przekazywane przez integrator systemu ERP do katalogu Baselinker, a z katalogu Baselinker są one synchronizowane dalej, czyli do kont Marketplace oraz sklepów, ale już dzięki właśnie systemowi Baselinker. Od tego, jaki scenariusz wybierzesz, zależy w dużej mierze sposób procesowania obsługi zamówień. Gdzie do tej pory był Twój magazyn? Czy chcesz zmienić miejsce, gdzie jest Twoja główna baza produktowa i skąd mają być wysyłane stany magazynowe? czy obecny system spełnia Twoje wymagania i czy przede wszystkim jest wygodny i prosty w obsłudze dla pracowników. Musisz zadać sobie pytanie, czy nie warto przenieść gospodarki magazynowej właśnie do systemu Baselink i nie logować się do kilku zewnętrznych systemów i zarządzać wszystkim w jednym miejscu.